gdzie zjeść w Lublinie i co zjeść w Lublinie. Cześć Wam! Hejka, jesteśmy w Lublinie. Tego pewnie się nie spodziewaliście. Przypuszczam, że tego miasta nawet nikt by nie postawił. Ale tak, ja byłam chyba 2 lata temu, Łukasz jeszcze nigdy. A jest to bardzo blisko Warszawy, dlatego bardzo chciałam tutaj przyjechać. Nasz pobyt tutaj musimy zacząć od czegoś, z czego słynie Lublin. Czyli cebularz. Wybieramy się do piekarni Kuźmiuk przy ulicy Furmańskiej. Wypiekają tam cebularze od 1944. Podobno są przecudowne, więc zaraz to sprawdzimy. Ale jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, koniecznie to zrób, kliknij czerwony przycisk subskrybuj tam na dole, żeby stał się szary, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić innych materiałów. Dla ciebie to jedno kliknięcie dla nas bardzo dużo znaczy. Ale teraz zatrzymaj ten film. Weź sobie jakieś przekąski. I smacznego. Jeszcze jedna rzecz, bardzo Wam dziękujemy, bo wybiły 3000 subskrypcji, także bardzo się cieszymy. Już chwilę temu pewnie, jak wlatuje ten film. Ale są, także bardzo się cieszymy, że jesteście. Wiem, że nie każdy lubi tego kliknijcie, ale kliknijcie. Dotarliśmy do piekarni, cebularze kupione, ale co po pierwsze, jaki tam jest zapach? Pachnie pieczywem. Glutenem, mąkami. Kolejka robi się od razu. Weszliśmy, za nami wyszło w pewnym momencie nie wiadomo ile osób i już się zrobiła mała kolejka. Zacznijmy od tego, że już nie było dużych cebularzy. Tutaj cebularze troszeczkę więcej kosztują. W sensie nie wiem jak tam dalej, jak pójdziemy w stronę rynku, ale tak jak na przykład w takiej zwykłej piekarni gdzieś tam przy dworcu, cebularz kosztował 2 zł, niecałe, za dużego, tak tutaj za małego dali 3 zł, duży 5,50, ale no wygląda dobrze. Mam nadzieję, że będzie. Ale pachnie. Też smakowało dobrze. Jestem pod wrażeniem jakości pieczywa. Ja też, bo to jest taka prawdziwa bułka, nie takie miękkie pieczywo, tylko bardzo dobrze wyrośnięta, smaczna bułeczka. Cebulka też dobra i jeszcze na górze jest mak, gdzie nadaje fajnego posmaku. Także dobry start w Lublinie. Cebularze na rozgrzewkę, a teraz czas na coś słodkiego. Do czego na coś słodkiego? Idziemy do Ciacho bez cukru. Wiadomo, jest ona też w Warszawie, ale idziemy do tego tutaj, bo to w Lublinie jest takim głównym. Mają tutaj swoje 2 lokalizacje. My idziemy do tego, chyba tu jest Kościuszki, coś takiego. W każdym razie przy rynku głównym na pewno lokalizację mam wyskoczyć jak zwykle. Zawsze. Zobaczymy, co będzie nas tam czekać. Na pewno będą pyszne słodkości. Ja się nastawiam na freakshake'a, bo Łukasz nie zna ich freakshake'ów. Muszę go skosztować w końcu, bo Ada go bardzo zachwala. No bo jest inne niż na przykład te, które znamy w Chudym Ciachu. Także lecimy. I nie zawiedliśmy się. To było niebo cudownie, naprawdę, przepysznie. I wiecie co, za 3 słodkości zapłaciliśmy tutaj 52 zł, gdzie ostatnio w Gdańsku mówiliśmy Wam, że jest drogo. Tutaj faktycznie, przyznajemy, zapłaciliśmy dużo za kawałek torciku, ale inne ciasta już były w cenach takich 14, 13. Tylko nie żałujemy tego, bo ten torcik był przepyszny. Był cudowny. Wysoki, smaczny. Już Wam mówimy, co dokładnie mieliśmy. Mieliśmy sobie tort malinowy za 23 zł. Mieliśmy freak shake'a, specjalny smak na lato, bananowy za 25 zł i cuksa Michałka za 4 zł. Cuks był taki zwykły, normalny, smakował troszkę jak Michałek, ale nie do mleczna końca. Mleczna czekolada. Bardziej mleczna, no dokładnie. Znaczy, przepraszam, biała czekolada. Pomyłka. Faktycznie.
Jeśli chodzi o Freak Shake'a, to był przepiękny, otoczony czekoladą. Shake był bananowy, mała babeczka, śmietanka, na górze suszony banan. Pycha, te Freak Shake'i są kompletnie inne niż jeżeli znacie chude ciacho. Te są przyjemniejsze do zjedzenia, bo nie czujecie się tacy ociężali tak, po nich. W sensie, nie są ciężkie, zapychające. Ja jestem fanką Freak Shake'ów w chudym ciachu, ale te smakują mi bardziej, dlatego że tutaj zjedliśmy sobie Freak Shake'a ciacho. I ja na przykład czuję się bardzo dobrze. Przed chwilą jedliśmy cebularza i nadal jest fajnie. Bardzo fajna konsystencja, oczywiście gęściutki, ale dobry. A ciacho, no raj. Delikatne, wegańskie, malinka, ja kocham malinki. Fajny ten kremik, ten kokosowy. Kokosowy, tak. Nieprzytłaczający. Super. I bardzo dobry biszkopcik. Czas pójść na obiad. Idziemy do takiego bistro, vegan bistro, pomylone gary. Jest to... No, bistro wegańskie. Od razu wam powiem, że można sobie tam wymieniać na bezglutenowe opcje. Jest to zaznaczone w menu? No właśnie, to jest to, że ja nie umiem znaleźć ich menu takiego. Także jest to dopisane na Facebooku, którego warto śledzić, bo oni tam wrzucają dania dnia, w sensie dania dnia, takie jakby menu dzienne. Są tam jakieś zupy, są dania, które tego dnia serwują, za to wiadomo jest jakaś cena, bo każdego dnia jest w sumie coś innego, ale są też takie zwykłe smaki. Dzisiaj raczej czekają nas takie polskie dania, wiem też, że mają pizzę, wiem, że można ją brać na kawałki, ale co dokładnie zobaczycie zaraz, my też się w sumie dokładnie przekonamy, bo mówię, nie ma teraz żadnego menu w internecie, bo z tego co wiem, to właśnie zmieniali na coś nowego. Powiemy, co zamówiliśmy, póki jeszcze nie gra muzyka, a potem ewentualnie dopowiemy, co domyślimy. Zamówiliśmy dzisiaj wybór dosyć duży, bardzo dużo różnych dań z pogranicza wielu kuchni. Dla Łukasza będzie danie kebab, kebab sojowy, frytki, zestaw surwek 36 zł. Dla mnie będzie tofu halloumi, grillowane tofu w ziołach, opiekane ziemniaczki, sos tzatziki, surówki 36 zł. I idziemy dzisiaj w pizzkę, ze względu na to, że wiecie, to nie jest pizzeria i jesteśmy ciekawi... Jaka ta pizza będzie i są całkiem ciekawe propozycje. 32 cm, wzięliśmy sobie Diavolo, sos pomidorowy, ser wegański, zioła, wegańskie salami, boczek, oczywiście wegański, jalapeno, cebula, czosnek. 36 zł, czyli też nie najwięcej. No i teraz możemy wam powiedzieć, w sumie lokal jest taki, wchodzicie sobie w dół. Do piwnicy. Stolników jest tak dość dużo, powiedziałabym. Ale wiecie co, więcej powiemy wam właśnie pewnie muzyka dopiero zaczęła jak grać. Wyjdziemy. Najpierw wam powiemy troszeczkę o lokalu. Wnętrze, tak jak powiedziałam, wchodzicie do takiej jakby piwnicy i jest takie domowe. Są obrusy takie trochę jak w kratkę. Dostajecie też od razu sztućce w takim kubeczku też. W takim metalowym kubeczku, jak kiedyś były. No. Dodatkowo jakieś tam
drewniana półka, drewniany regał. No, bardzo, bardzo właśnie domowo, jakbyście weszli do piwnicy swojej babci, do mieszkania swojej babci, nawet zapach taki, no, jak w starych miejscach. To, co zamówiliśmy, o tym wam powiedzieliśmy, to przejdźmy teraz do smaku. Jeśli chodzi o pizzę, to ja mówię totalnie, jakbym zrobiła pizzę w domu. Smakowała jak taka domowa pizza, jak sobie robimy z Łukaszem, gdy mamy na nią ochotę. Według nas boczek i salami były z bezmięsnego, a ser chyba z Violife'a, tak to przynajmniej smakowało, tak nam się wydaje. Bardzo podobne do tego z Violife'a przynajmniej, a tak stwierdziliśmy, że skoro smakuje tak domowo, to idealnie by wjechał do tego ketchup. Ale wiecie co, ja jeszcze stwierdziłam, że bardzo fajnie by było sobie na nią dać ananasa, bo on by tak osłodził i nalał takiego, wiecie, soku. Fajne by to tam było. Wiemy, to trochę herezja, ale... Ale to też inna pizza, inny rodzaj pizzy. Wiecie, my ją wzięliśmy głównie ze względu na to, że są tutaj te wegańskie zamienniki na niej. I dobra była, naprawdę była dobra. W sensie, tak. No, nie smakowała. Była pikantna. Oddałam Łukaszowi trochę jalapeno. Ja przyjmę zawsze. Co do dania Łukasza, kepsik. Bardzo mi smakował ten, to ala mięso, to mięso sojowe, bo nie było takie gumowe, takie twarde, tak jak często się zdarza i wtedy mi nie bardzo smakuje. Ale w tym wypadku było takie miękkie, nawet i soczyste, można takie by powiedzieć. Kruche troszkę. Kruche, o tak, dobre określenie. Bardzo imitowało właśnie strukturalnie mięso, mimo że nie smakowało tak typowo kebabem, takimi przyprawami do kebaba. To jednak jako takie kąski ala mięsne to wjechały super, fajnie przypieczone, przysmażone frytki. To też na plus. Surówki mieliśmy oboje takie same, ale były fajne, bo to nie była jedna, dwie, tylko chyba z cztery, raz, dwa, cztery. Cztery różne była surówki. Była sałata z winegretem, tak. Jakaś chyba kapusta. Marchewka i coś a la mizeria, tak. Taka ala. No, marchewka fajna, bo nie za słodka, winegret przyjemny. Ja mogę powiedzieć, że no mnie się surówki bardzo podobały, bo nie były zrobione na słodko, a ja nie znoszę surówek robionych na słodko, szczególnie marchewki robionej na słodko. W sensie, jak jest w niej owoc, to tak, ale jak jest owoc... Ale marchewka sama z siebie jest słodka. Właśnie o to mi chodzi, dlatego nie lubię, jak jest jeszcze dodatek czegoś słodkiego. Jeśli chodzi o moje danie, to bardzo fajnie przypieczone ziemniaczki i bardzo dobre tofu. Bardzo dużo bazylii tam było, była mocno wyczuwalna, dobre te cacyki, były takie... Może nie smakowało jak zwykłe cacyki, nie było tam czegoś takiego, wiecie, jogurtu greckiego, bo on nie był użyty. Było to bardziej takie jakby majonezowe, ja bym to nazwała bardziej wręcz sosem a la cacyki. O, no to prędzej. Ale też było smaczne. Taki, wiecie, fajny obiad, taki właśnie bardzo domowy. Co Ada powiedziała, że kiedyś wnuki będą wspominać, o taki obiad babcia robiła. No, tak powiedziałam. No, nasze wnuki będą jadły takie rzeczy. Ale musimy jedną rzecz skrytykować, bo moim zdaniem strasznie, znaczy może nie strasznie, ale dosyć długi czas oczekiwania i to nie tylko patrząc po nas, gdzie myśmy akurat byli pierwszymi klientami zaraz po otwarciu, tylko też dziewczyna z chłopakiem, którzy siedzieli obok nas, dopiero my wychodząc, oni dostali jedzenie, a w sumie przyszli zaraz chwilę po nas. Więc troszeczkę długo się czekało, ale obsługa to... Obsługi nie będziemy w ogóle komentować, ale krytyki. Było fatalnie, naprawdę. Dawno nie trafiliśmy tak źle. Ale co do jedzenia, warto. Tak, warto polecić ze względu na jedzenie, bo można się mile zaskoczyć. Myślę, że możecie tutaj też zamawiać, bo widzieliśmy, że mają dowozy. Na wstępie też jest trochę jakichś takich słodkości, ale bardziej takie rogaliki, coś drożdżowego, także... No mówię, wszystko jest takie tutaj domowe. Ja no muszę to powiedzieć, bo mi to nie... po prostu będzie to we mnie siedzieć. Chłopak, który nam przyniósł pizzę, wypada mu ta pizza po prostu z talerza zjechała na stół. No po prostu połowa. Myślałem, że nie wytrzymam tam. Nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. No było tak, połowa zjechała. Ale dobra, myślę, że to nie będziemy już się nad nimi znęcać, ale też nie będziemy się znęcać nad wami, bo to chyba już koniec tego filmu. Więc tradycyjnie zostawcie lajka, jeżeli wam się spodobał, subskrypcję z dzwoneczkiem. Wpadajcie na nasze social media, na naszego Instagrama, TikToka, udostępniajcie ten film, piszcie komentarze i... co możecie jeszcze udostępniać i podajcie na inne materiały. Trzymajcie się. Cześć. Pa. A, Patronite. Cześć.